tam, insygnium na blachach. A co, to już jest ten? To już jest vlog? To jest na żywo, tak. Że trener mi zakazał rozmawiać z obcymi oraz przeciwnikami, to więc w tym przypadku... Nie, bo tutaj z kolegą się o 13:30 widzimy po przeciwnej stronie siatki. Będziemy się widzieć, co masz do przekazania fanom swoim i moim. Będą na pewno grzmoty. Tak myślę. Wiesz, co jest najlepsze, że on będzie potem siedział kilka godzin i to oglądał i ciął i wyrzucał. Co powiedziałeś, że nie wstawię? Nie no, Miłosz, z tobą to można konie kreść. No, nie będziesz słuchał trenera, nie? Co? Nie będziesz słuchał trenera, nie? Ale żartowałem, to ja to wymyśliłem. Jak to się grało? Ale jestem śliczny, ty. Ale to fajnie się grało. Tak to wygląda. I tam patencik tu z wody. Ty, a grałeś tutaj na hali? Nie, byłem na treningu. Treningowej czy nie głównej? Na głównej nie można, no przecież były cały dzień do gry. Nie, ja grałem na treningówce, ale tam tak wieje, że wiesz, że nie dało środki odbić. Już, ja coś ty odpalisz, kurwa, zaraz jakąś, wiesz, artylerię bym powiedział. Jutro będą grzmoty, a dziś będzie... Pioruny. Wyłączyłeś się. Nie, to jest przyczajki. Jak miga, to jest git. Ekranu być. No i co mogę ci powiedzieć, Adaś, no... No słucham. Mam nadzieję, że będziesz w lepszej formie niż we wtorek. Były sparingi, wiesz. Ja mam ogromny problem. Nie no, z Markiem grałem, kurda, co ja robiłem na siatce, kurwa. Później z Waszkiem grałem, ale nie no, ciężko ci było cokolwiek, nie? Tak, ale serwis siedział przynajmniej. O, właśnie, to się działo. I ten twój długi, nie? Raz tylko, bo to jest picobello tak zwane. Trzymaj się, byczku, i pozdrawiam wszystkich widzów, bo zawsze musi być sztywniutko, nie? Tak. I cześć Sobol, to też również. Konie kraść można. Ale kolega, proszę, on zawsze jak biznesmen. Ale tu jest przyszły prezes, to wiesz, ja nie mogę być lepszy od niego. Głosuj na nie... Głosuj na niego. To się tak wytnie, że kolega będzie skompromitowany. Miłosz, pozdrawiam cię w tym momencie. Tam właśnie podąża z tyłu i takie będą jaja. Dobra, jeszcze raz przybitka na... Aulę? Aula to będzie. Patio. I idziemy dalej, cześć. Wygląda to pięknie. Tak jest. Jo. Byliśmy w hali, na hali. Idzie się z 5 minut, minus 2 poziom, 13:30 mamy pojedynek, już z Miłoszem sobie pogałędziliśmy oczywiście, przeciwko właśnie Miłoszowi i Przemkowi Szydłowskiemu. To taki właśnie połowiczny rewanż za zeszły rok, kiedy to Miłosz grał z Adamem Cwaliną, obecnym trenerem kadry, jednym z trenerów kadry, a teraz gra z Przemkiem. Jak tam nastrój? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, będzie walka. Warriorsy będą, bo tak motywacja jest przednia, więc nic, tylko trzeba walczyć i lecimy. Dokładnie tak. Tak jest, więc lecimy jutro i lecimy również teraz spać. Peace, yo, pozdrowionka. Leci. No i siemanko, w tym pięknym dniu, dzisiaj mamy 25 marca, piątek, 9:23 na satelicie. Zaraz wam pokażę piękne krajobrazy, jakie są za oknem. Zaraz też tam wyjdziemy, na razie zobaczcie tak o spokoju. I tam jest taki tarasik z widokiem na morze, można powiedzieć. Nie no, na góry wiadomo. No ale przy zachodzie słońca może być fajnie. A co, chodźmy teraz. Się żarcie trochę przetrawi. O kurwa, jak to się otwiera. Close, open. No jest rzeźko, wam powiem, ale jest też ładny. No ale jest elegancko, a idziemy zaraz za jakiś czas na trening, ale taki luźny, żeby wiecie, krew popłynęła w żyłach. Troszkę szybciej, troszkę się spocić, rozruszać, bo w końcu jednak było u mnie 5 godzin podróży, u panów 12-13, bo był check engine, musieli się zawrócić. A wygląda to tak, moi mieli, zobaczcie, jakie tu są fajne widoczki. I tak to wygląda, ale tutaj już chwilę jestem, minutę chyba jesteśmy razem tutaj w tychże krajobrazach i jest takie fajne, rzeźkie powietrze, jeszcze szumiąca woda. Da się tu na pewno zrelaksować, moi mili. Na pewno się da. I kolega tam czuwający, zaraz pozdrowi. Ty jak papież wyglądasz. Cały plan na dzisiejszy dzień przedstawiłem. Punkt 19, widzimy się, klub Kubano, Warszawa, Śródmieście. Czekaj, możesz pozdrowić publikę, jak chcesz. Tutaj mamy Dzwonkezis, legenda polskiego badmintonu. Z całej Polski. Z całej Polski pozdrawiam, super. Szkoda, tak, że dzisiaj nam troszeczkę słoneczko zaszło, ale i tak jest. Zaszło, fajnie, ale też jest fajnie i tak, nie? Ja tak chwilę stałem, minutkę i jest relaksik, tak ci powiem, jest fajnie. Ładnie. No dobra, więc tak to wygląda, moi mili. 13:30, czyli za 4 godzinki będziemy grać. Za, myślę, godzinkę, jakiś taki właśnie rozruch. Myślę pół godzinki, 40-45 minut coś tam się rozruszać, porolować. Wiecie, jak jest, te stawy kości rozruszać, żeby na meczu być już w pełnym gazie. Tak to wygląda. Jesteśmy zmotywowani. No chcemy ten rewanż jednak za zeszły rok, więc tu z Sobolem mamy ambicje. Będzie walka, myślę. Trzymajcie kciuki. Cześć. Słuchajcie, robimy trollolo. Tu siedzi Olateno, Gaugen. Zamykamy. I będzie dymą dookoła. Także tu jest Klaus i on będzie dymą. Gdzieś o tam. Pokażę. Jak się czujesz? Szybki rowerek. Dobrze. Tak bardzo jest. Szybki dobrze. Rowerek, teraz idziemy na korty. Tak, zobaczcie, wygląda sala treningowa. 3 kortek, dobrze liczę, a tam z tyłu pole do minigolfa, a tu ścianka wspinaczkowa. Wszystko jak trzeba. Pozdrawiam publiczność. Tutaj mamy kolegę z moją kawką. Dziękuję, że mi niesiesz. Ale co, ja dam radę. Kawa już nie jest twoja, ona jest moja. Dam radę już. Czekaj, masz kartę i daj kawę. Ja mam kartę. I idziemy dalej. A ty chcesz kawę? No możesz chcieć, dziękuję. Proszę. Dałeś radę. I jak tam po treningu? Trochę rowerka, tam 20 trochę minut, rowerka, trochę... potem 20-30 minut trochę badmintona i za 2 godziny gramki. Rozruszane, ręka tak sobie. Czemu? Bo warmiński był zagrany. Ale to ile? 2 razy. I teraz, lepiej teraz niż wiesz, niż... Dokładnie. Trenerze? Niż za jakiś czas. O. Odpalamy i chyba zadziała, zobaczymy. Chyba, że to trener w ogóle jakiś tryb włączył wczoraj. Ale włączamy i zobaczcie, co się pokaże za jakiś czas. Prawdopodobnie nic, ale to się utnie. Czekamy dalej. Tu się sapałem, kurwa. Co z tą telewizją? Proszę się włączyć. O, proszę zobaczyć. Hotel Arłamów, ale to nas jeszcze nie interesuje. Witaj, aha, co chcesz teraz zrobić? I tutaj masz. Arłamów Info. Tak. O, proszę zobaczyć, co jest w telewizji. Sponsor strategiczny PZBAT. A niech mają, może puszczę. Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, polska miedź. Tak jest, siedziba w Lubinie. Co ciekawe, produkują, to jest, są też kopalnie. Partner PZBAT, ministerstwo. To jest polska firma, która jest blue chipem. Cicho. Smacznej kawusi wszystkim. Gazoza. Podkarpackie, przestrzeń otwarta. Partner Polish, a będzie prezydent? Będzie Dudu? Mr. President, Arłamów Hotel, 4 gwiazdki, 4 stars, you know, look at this, ok. Czy będzie Dudu? PZU? Partner PZBAT. Michał Sobolewski, partner? Jeszcze nie, ale w przyszłości liczymy, że partnerem PZBAT będzie Shorts Academy and Store. Ale wątpię, że to może nastąpić. Czemu? Bo jesteś za biedny? Niech te słowa zaznają ciszy, tak ci powiem. Dobra, lotto. Ty to masz lotto w głowie, człowieku. Raz to, raz tamto. Gdzie będzie Dudu, ty? O, polski badminton to chyba nowy logo. Ja chcę się dowiedzieć, jakiś... o co chodzi z tym polskim badmintonem. No jakaś pewnie nowa fundacja czy coś. Polski badminton? Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Kolega tutaj prosi. Wiktor, nagrajmy na zaś. Może będę w Wiktorze za 2 miesiące, kto wie. Bo wtedy będzie odcinek. Zobaczymy. Ostatni kawyłek. Idź odnieść do magicznego pokoju. Jest git. Dziękuję Dorocie Matysiak, która mi kliknęła guziczek i wkliknęła przepyszne cappuccino. Nie, latte. Było latte, więc dziękuję Dorota, pozdrowionka, zalesiański staff, you know, jak jest, wiecie jak jest i tak lecimy. Tutaj kolega. Aż klasyk się przypomniał, nie bujaj się, bo się wypierdolisz, tak mi mówiła pani od polskiego zawsze. I pewnego dnia mój kolega się wypierdolił, bo też się bujał, ale ja nie. Ja zawsze tak na krawędzi, zobaczmy jak tutaj u ciebie. Kąt nachylenia około, myślę, no 45 stopni, tak, to właśnie cechuje zawodników z Tanzanii, można powiedzieć, oraz z północnych Suwałk. 45 stopni kąt nachylenia, tak. Co byś jeszcze powiedział o tym kącie? Jest to kąt, w którym sinus 45 jest warty pierwiastek z 2 przez 2. Aha, czyli na poważnie poleciałeś, myślałem, coś tu będziemy rzeźbić, ale nie, o, łuk, w Sobola strzelał, o, ciebie strzelał, przed chwilą celował w ciebie. No i tak to wygląda, bo mnie koniec gadania, dobrze się uaktywniam, jeszcze zaraz prysznic, chwilkę odpoczynku, relaksik, drzewka raczej nie, ale trzeba się nakręcać, pobudzać, kofeinka, kreatynka. Oczywiście pozdrawiam MKS Ślepsk-Malów Suwałki, który gra dzisiaj mecz z Treflem Gdańsk. O siatkówce mówisz? Tak, panowie, tak. Plus Liga, panowie, powodzenia. Pozdrawiam was. Pozdrawiam również, przyłączam się do życzeń powodzonka, niech się wiedzie, moi mili. Dobra, lecimy dalej, gramy za 2 godzinki. Bo jak ogień i woda, rozumiesz, lak i luk. Muszę z tej strony. Ała! No. To było ten, o, pyk. Jo. Cała. To było specjalnie. Ladies and gentlemen, Przemysław Szulowski to serve to Michał Sobolowski, love or play. Service over. It's over. Ball. Service over. Fault. Your head touched the net. Fault. Service fault. Goal. Too high. Windą czy leniu? To jest hide camera. Pierdolę. Dobra, wy się kąpcie. Ja idę się też przebrać, pakować. Drzwi otwierają się. Zjemy obiad i tak o czwartej, żeby wyjechać. Ale ten warmiński gwóźdź to był kurwa piękny, nie? Zapamiętaj. Non-stop przyspieszyć. Non-stop. Smycz w przód, smycz w przód. Nie smycz i czekasz, co on zrobi. Już za późno będzie. A co na 2019 miałem kurwa na zbicie z siatki? Taki balon. Ale jak rakieta ci spada na stop poniżej jajek, to tam jest. Cały czas tłumaczysz, siatki trzeba szybko, a nie mocno. Pierwszy to tam dramat, ale ten drugi, tam akcje były tym. No ale takie kuźwa, gwoździe macie do wygrywania. I chuj. Brakuje tej truskawki na torcie. Ale zapamiętajcie, że się zaśpieszyć. Ale to w głowie się trzeba kurwa nastawić. Mentalnie kurwa niedźwiedź w przód musi być. Nie czekaj. Ja to kurwa z tym dalej chyba. Co, szybkie myje. Pakowanko, jelo. Kurwa, ja już gwiazdki widziałem. W tym trzecim secie. Co zrobić? Dobra, no i tak kurwa takim akcentem kończymy. Cześć. Analizy potem będą dogłębne, ale no trochę słyszeliście. Ja pierdolę. Na przykład tak. I coś, ale poza kamerą ci powiem już, to pożegnę się. Siemanko. Jeśli wyrzucą wam takiego pusza po prostej i ty idziesz, chodzisz blokiem, to dużo wam grają po krosie i ten pierwszy tego nie przychwytuje. Za blisko stoicie siatki. Że jak do tyłu. Jest akcja jakaś i oni grają pusza po prostej, taki nie wysokiego loba, tylko na wznosz. Że ty idziesz, ten drugi z środka idzie blokiem. Po prostej smyczujesz, że tam do środka. A tamten kontrował po przekąty i cały czas wam to ucieka. I ten, który smyczował, idzie, gra backendem. Ten pierwszy pod siatką to musi grać. Musi się wycofywać, bo za blisko stoi się siatki. I dlatego też tak punkty wam uciekają z tego. Ale przede wszystkim rakieta spada. To jest najważniejszy mankament. I czekanie. Wyeliminowaliście, cały czas się śpieszyli, to zobacz, ile oni psuli. Cały czas było pogoń. I niestety tak trzeba grać.